Witam. Dzisiaj kilka słów chciałbym poświęcić książce, na którą dość mocno i długo czekałem. I z jednej strony cieszę się, że wreszcie wyszła, z drugiej strony o tym, co z drugiej strony będzie za chwilę. Chodzi mi o książkę Włocławek 1914 Tomasza Cybulskiego, wydaną w ramach serii Historyczne bitwy wydawnictwa Bellona. O samej Bellonie nie będę już nic mówił, wspominałem o tym przy okazji poprzednich materiałów. Natomiast książkę tę zapowiedziano jakoś pod koniec ubiegłego roku i przyznam, czekałem na nią bardzo. Już z racji tematyki, dotyczona bowiem zapomnianej totalnie bitwy, która miała miejsce w dniach 11-13 listopada 1914 roku pod Włocławkiem. Moim Włocławkiem, ponieważ z Włocławka pochodzę, z Włocławkiem jestem związany. Historia Włocławka mnie interesowała. Natomiast o samej bitwie wiadomo niewiele, przynajmniej jeżeli chodzi o taką powszechną świadomość. Jest to powiedzmy część szerszej tendencji, ponieważ dotyczy to generalnie I wojny światowej, zwanej też powszechnie Wielką Wojną, która w polskiej historiografii jest jakoś tak pomijana. Zeszła może w cień faktu odzyskania przez Polskę niepodległości po jej zakończeniu, później wojny polsko-bolszewickiej, zaś w historii powszechnej ustąpiła miejsca o wiele większej, bardziej niszczącej II wojnie światowej. Myślę, że ma to też, jest to też nie bez znaczenia fakt, że chociaż spora jej część toczyła się na ziemiach polskich, to Polacy nie brali w niej udziału jako strona. Powiedzmy, ten sam problem może dotyczyć na przykład wojny północnej czy wojny polsko-austriackiej z lat 60. XIX wieku. Chodzi w obu oba konflikty toczyły się także na naszych ziemiach. Oba konflikty pociągnęły za sobą spore straty w ludności polskiej. To tak naprawdę Polska nie brała w nich udziału jako państwo, w związku z czym nasza historiografia nie jest nią tak zainteresowana. Książka oczywiście, jak to u Bellony i w Habeckach bywa, nie poświęcona jest wyłącznie bitwie pod Włocławkiem. Autor omawia dość szczegółowo całe działania na froncie wschodnim od początku, czyli mamy bitwę pod Tannenbergiem, następnie działania ofensywne strony niemieckiej i kontruderzenie strony rosyjskiej, które doprowadziło do odzyskania przez Rosjan Włocławka, a następnie przeciwdziałania niemieckie, które doprowadziły ostatecznie do stoczonej na początku listopada bitwy pod Włocławkiem. Szczególików tutaj omawiał nie będę, tutaj zachęcam do lektury książki, natomiast zajmę się samą książką jako taką. Przyznam, że wywołała ona u mnie mieszane uczucia. Z jednej strony sam fakt, że wyszła, już mnie ucieszył. Autor, jeżeli chodzi o kwestię samego podejścia do informacji i tak dalej, do źródeł, zrobił kawał, powiedzmy, przyzwoitej roboty. Mieści się ona w Habeckowej średniej. Mamy tutaj sporo ciekawych informacji, odwołania do źródeł lokalnych, jak i do źródeł niemieckich. Mniej do źródeł rosyjskich zdecydowanie. Natomiast co mi się nie podoba? Po pierwsze, autor jest ewidentnie germanofilem. Pisze o Rosjanach niekiedy wręcz z pogardą, używając na przykład sformułowań typu, że Rosjanie są narodem o nienormalnej psychice, co moim zdaniem jest grubą przesadą, bo pisanie w ten sposób o narodzie jako takim to już zahacza o rzeczy typu Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Z drugiej strony, gdy na przykład mamy opis śmierci niemieckiego generała, który dosyć lekkomyślnie wszedł ze swoimi żołnierzami do miasta, w którym wciąż toczyły się walki. Autor funduje nam panegiryk na jego cześć, pisząc o poległym bohaterze itd., itd. No, takie rzeczy mogą czytelnika irytować. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, mapki, jest ich niewiele, raptem, jeśli dobrze pamiętam, chyba 4 czy 3. 1, 2, 3, 4. Powiem tak, są one lepsze niż w niektórych Habeckach, jak na przykład zwłaszcza w nieszczęsnych Chinach 46-49, gdzie wołały one pomstę do nieba. Są z kolei Habecki, które mają te mapki lepiej zrobione, jak na przykład Lasteł Tuborski, gdzie o dziwo można było zrobić mapki w kolorze. Tutaj mamy standardową czerni biel, mapki generalnie wykorzystujące dość schematycznie kwestie terenowe. Może przybliżę, żeby było lepiej widać.
Dałoby się to zrobić ładniej, zwłaszcza gdy się porówna na przykład z wydaniami zagranicznymi. Jeżeli chodzi o ikonografię, to jest też raczej słabo. Mamy tylko jeden zestaw ilustracji. Przy czym, jak widzicie, większość to są ilustracje przedstawiające dowódców i tak dalej. Przy czym samego Włocławka sensu stricte mamy bodajże dwa zdjęcia. Jedno to jest przedstawiające istniejące do dzisiaj mauzoleum żołnierzy niemieckich na cmentarzu, któremu zresztą notabene pisałem swego czasu hasło na Wikipedii. I drugie to jest, mam trzy. Mamy nieistniejący już cmentarz niemiecki na we Włocławku i fotkę z milicji obywatelskiej z Włocławka z czasów I wojny światowej. Pod tym względem autor się średnio popisał, bo wiem, że ilustracji z tego okresu jest trochę więcej. Są ilustracje przedstawiające samo starcia w trakcie tejże bitwy pod Włocławkiem. Brakuje mi ich tutaj. No ale powiedzmy tak, habeki to jest taki poziom ekonomiczny książek historycznych. Raczej po nich nie należy się spodziewać tej klasy, którą na przykład funduje nam Napoleon V, którego, jeżeli chodzi o książki historyczne, zdecydowanie bardziej mogę polecić, no ale z drugiej strony na ten temat książek nie ma za dużo. Jak już wspomniałem, cieszy mnie fakt, że w ogóle ta książka wyszła, cieszy mnie, że jest, że mamy wreszcie jakieś opracowanie na ten temat, bo poprzednie, które pojawiały się, to pamiętają jeszcze dwudziestolecie międzywojenne. Więc może ta książka zwiastuje pewien pozytywny trend w habekach, że dostaniemy trochę więcej książek na temat I wojny światowej, co generalnie by mnie cieszyło, bo na ten temat nigdy za mało książek, na ten temat prosi się o coś więcej, jak na przykład osobne opracowanie poświęcone bitwie pod Tannenbergiem, by się wreszcie prosiło. Myślę, że większość starszych graczy wojennych pamięta znakomitą grę Dragona poświęconą tejże bitwie. I przyznam, że kiedy czytałem tą książkę, to tak trochę mi się żal zrobiło, że Dragon na Tannenbergu zamknął swoją przygodę z I wojną światową. Ponoć dlatego, że gra sprzedała się wyraźnie gorzej od innych. A prosiłoby się właśnie, żeby wydać grę, która by uzupełniała Tannenberg i obejmowała właśnie bitwę pod Włocławkiem i bitwę łódzką, nazywaną przez niektórych jednym z najciekawszych starć I wojny światowej. No, nie doczekaliśmy się tego. Może kiedyś jakiś inny wydawca się podejmie, co jest o tyle wygodniejsze i co mnie osobiście ucieszyło, że na końcu książki autor zafundował nam kompletne ODB wszystkich jednostek biorących udział w starciu. Szczególik, ale mnie osobiście bardzo cieszy i który doceniam. To więc byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tę książkę. Czy ją mogę polecić? Jeżeli kogoś interesuje ta tematyka, raczej tak. Mówię raczej, ponieważ nie jest ona wydana na tyle dobrze, abym mógł krzyczeć zdecydowanie bierzcie, bierzcie, bo mamy rewelację. Ale jak to się mówi na bezrybiu i rak ryba, jeżeli pominiemy te dziwaczne pomysły autora i jego specyficzne podejście, to myślę, że można uznać, że rzecz jest co najmniej godna uwagi. To więc byłoby na tyle. Dziękuję.